wieczór wszystkim. Dzisiaj trzeci odcinek naprawy stacji z amatorskich przez człowieka, który w życiu takich rzeczy nie robił. Tym razem postanowiłem wyposażyć się nie tylko w stację, które nam się nie udało naprawić, ale także w urządzenie, którego nie umiem obsługiwać, które nazywa się, zaraz wszystkim pokażę, oscyloskop. Oscyloskop ma nam pomóc naprawić. Równie dobrze, jeżeli go źle użyjemy, możemy raz na zawsze przenieść stację do krainy wiecznych ośmiu bitów. Wiecznych ośmiu bitów. Wiecznego odczytu i zapisu. Dokładnie, więc będziemy starać się tego nie robić. Jeśli chodzi o oscyloskop, ja sobie tu już przygotowałem. Ten wykres pokazuje tylko, że mamy mniej więcej ustawione wszystko, że sonda jest przygotowana i mniej więcej skalibrowana do pracy z oscyloskopem. Oscyloskop się przystosował do pracy tego. Mniej więcej powinien być wykres prostokątny. Precyzyjne ustawienie oscyloskopu po pierwsze nie wchodzi w zakres naszych działań i potrzeb. Po drugie nie zależy nam na precyzyjnym wskazaniu. Chcemy zobaczyć tylko sygnał lepszy albo gorszy. A następnie musimy przygotować, mając już gotowy oscyloskop i wstępnie przygotowany, musimy zmienić sobie widok na kamerę z góry. I tutaj musimy połączyć się z tym układem, który jest układem wzmacniacza, zestawu wzmacniaczy i chyba jeszcze detekcji różnicowej, chyba coś takiego ja tu widzę na schemacie wewnętrznym tego układu. I w celu stwierdzenia, jaki jest poziom sygnału wychodzącej z głowicy, a na tym nam zależy, chcemy po prostu zmierzyć sobie sygnał pomiędzy masą, którą możemy złapać gdziekolwiek na obudowie urządzenia. Zaraz pokażę, że tak jest. Przed chwilą to zresztą sprawdziliśmy szybko. A jednym z wyjść wzmacniacza prawdopodobnie nóżką 17 lub 16, czyli drugą i trzecią nóżką z tej strony tutaj. W tym celu najpierw musimy sprawdzić, gdzie możemy złapać masę. Więc stosuję znowu piszczałkę, które jest urządzeniem, które definitywnie nie służy do zabaw poważnych elektronicznych, natomiast do naszego celu nam wystarczy. Ręcznie przestawimy ją w tryb wykrywania oporności. Zgodnie z instrukcją, którą mam wyświetloną na ekranie, na pinie 5 tego układu mamy masę i musimy znaleźć, czy jest zwarcie z masą gdziekolwiek w układzie, więc złapię sobie coś, co łatwo złapać, śrubkę. Słyszymy piszczenie, czyli wiemy, że te elementy są ze sobą połączone, czyli wiemy, gdzie podłączyć masę. Dlaczego jest to istotne? A jest to istotne dlatego, że masę podłączamy krokodylkiem do sondy, więc musimy mieć tak w takim miejscu, gdzie na pewno ta masa będzie, więc możemy ją złapać, jak już wiemy, gdziekolwiek, gdzie jest metal. Złapię sobie za ten element. Natomiast sonda na końcu ma taki fajny szpikulec, którym możemy złapać nóżkę jakiegoś układu w miarę bezpiecznie. Weźmiemy sobie wyjście, patrzę tylko jeszcze precyzyjnie, czym się różni nóżka 17 od 15. Nóżka 17 i 15 nie różni się niczym, są to dwa wyjścia wzmacniacza, które nie wiem, czy są wykorzystywane, czy nie. Natomiast nie interesuje nas nóżka ostatnia, dlatego że ona zawiera wyjście 12 V. Nie bardzo wiem, po jaką cholerę wyjście 12 V w tym układzie. VCC2 pewnie to jest po prostu wejście 12-woltowe zasilanie, bo ten układ zasilany jest napięciami 12 i 5 voltów. Dobrze, w celu uzyskania tego, co chcemy uzyskać, musimy złapać jedną nóżkę i to powinna być nóżka 17 albo 15 i nie możemy zewrzeć się z niczym innym. I wygląda na to, że to już będzie pewne wyzwanie. Zastanawiam się, czy w ogóle możemy tą sondą to złapać. Czy też będziemy musieli przykładać sondę? Wygląda na to, że będziemy musieli przykładać sondę. Tak, niestety. Zdejmij sobie ten kapturek, który masz w tej chwili pod palcami, to będzie ci łatwiej przyłożyć. Tak, dokładnie. Tam trzeba zrobić, jak go się odkręca chyba? Nie, zdejmij. Nie, pociągasz. Tak, dokładnie. I on ma też szpikulec, będziemy mogli przykładać do nóżki numer 17 albo 16. To są dwa wyjścia wzmacniacza różnicowego, sądząc po jego wyjściu, oznaczonego amp, i ponieważ to są dwa wyjścia, po prostu sygnał będzie odwrócony po drugiej stronie, czyli czy weźmiemy nóżkę 17 czy 16. Wolę nóżkę dotykać numer 16, dlatego że obok nóżki 17 jest 12-woltowe wejście, więc jeżeli zewrę te dwie nóżki, mogę uszkodzić układ. Bezpieczniej wepchnąć tutaj. I tak to zrobimy. A to się nawet da wbić tutaj chyba, tak żeby się trzymał przy tym układzie, tylko wtedy ryzykujemy tego. Dobra, czyli mamy tutaj taką element. Oczywiście w tym czasie odpięła nam się tutaj
To więc musimy znaleźć jakieś solidniejsze miejsce do złapania. Dobra. Więc zrobimy teraz taki numer, nóżka numer 16. Włączamy zasilanie stacji. To, co nam się tu powinno ukazać, to w momencie, kiedy kręci się główny silnik i stacja jest zamknięta, powinniśmy zobaczyć jakieś przebiegi na oscyloskopie. Jakie? Zobaczymy. No, powinien być to sygnał, który idzie prosto z głowicy, czyli to będzie sygnał absolutnie analogowy, który dopiero następnie będzie podlegał tego. Stacja jest zamknięta, w środku jest dyskietka wzorcowa z Home Feeling Managerem. Nie wiem, czy zdąży akurat automatyka oscyloskopu nam złapać sygnał. Dobrze. Zobaczyliśmy dużo szumu. To już wiemy, jak ja to robię. Teraz przejdziemy sobie na kamerę, na której będzie chociaż troszkę widać oscyloskopu. Na oscyloskopie mamy generalnie syf, co nie jest specjalnie zaskakujące, bo nie kręci się tego, więc możemy otworzyć stację i zamknąć. A nie, otwarcie i zamknięcie, wyłączyć i włączyć. O, to jest sygnał, który nas interesuje. Pokazuje odczyt ze ścieżki. Jeżeli lekko pchniemy, to ten sygnał się będzie zwiększał. No właśnie. Teraz problem polega na tym, że potrzebowalibyśmy jakoś zmusić stację, żeby ona non-stop pracowała. Robi się to normalnie oprogramowaniem. Zastanawiam się, czy mamy jakąś możliwość. Nie, nie ma takiej funkcji, o ile pamiętam, w stacji, która by wymusiła na niej pracę po prostu. Jak wyjmiesz i włożysz dyskietkę i wtedy zamkniesz dźwignię, to ona zacznie czytać, bo ona będzie sprawdzać gęstość. No to ja to wyłączam, włączam i robi dokładnie to. Zobacz. No tak, ale to power, wiesz, prądowe będzie gorsze trochę dla stacji niż wyjęcie i włożenie dyskietki samej. To więcej mechanizmów. Nie, no prąd, wiesz, szkoda walić prądem po układach. Wyjmij dyskietkę. Nic nie robi. Wyciągnąłem, włożyłem. O, jest przez chwilę rzeczywiście. Tak, no bo i... czujnik blokady zapisu tutaj działa. A, ten czujnik. To można go zewrzeć. Albo rozewrzeć, albo coś. Trzeba nie, on, to on tylko sprawdza, czy dyskietka była wyjęta i włożona. To jest ta różnica. Tam no musi być flip-flop, inaczej zadziała ten mechanizm. Problem polega na tym, że niestety w ten sposób się nie da pracować, bo widzimy ten sygnał przez chwilę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, co chcieliśmy zobaczyć, czy przesunięcie, bo sygnał widzimy w miarę czysty. Aha. Masz jakiś referencyjny sygnał, do którego chcesz się dopasować przez regulację, czy co? Nie. Zasada regulacji tej stacji działa na tej zasadzie, że nie znalazłem jeszcze elementu, tylko chodziłem, pokazuję metodę na razie. Procedura jest taka. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie elementy stacji odczytujące działają prawidłowo, bo odczytuje zapisane przez siebie. Tylko zapisuje je, prawdopodobnie odczytuje, z miejsca przesuniętego o około połowę szerokości ścieżki, prawdopodobnie w tę stronę, czyli w kierunku przodu stacji. W związku z tym musimy obrócić silnik krokowy o kilkanaście stopni, cały silnik krokowy, tak żeby ten środkowy punkt ścieżki, który występuje w każdym kroku przesunięcia głowicy, znajdował się tam, gdzie powinien się znajdować. To nie jest tak, że ona nie trafia w ścieżkę, w znaczeniu pierwszą albo ostatnią, tylko robi inny problem, mianowicie... sygnał jest bardzo ładny, no. Nawet wyzwalać działa wszystko. O, jest inny sygnał, silnik się wyłączył. Tylko problem polega na tym, że jeżeli wsadzimy dyskietkę właśnie zrobioną przez nią, to ten sygnał będzie mocniejszy. Spróbujmy. To tę dyskietkę zapisaną przez tą stację i będzie prawdopodobnie znacznie silniejszy sygnał. Muszę trzymać tą sondę w ręku cały czas. Żeby czegoś nie zewrzeć, bo oczywiście pracujemy pod prądem cały czas. Uwaga, zamykam. No i ona się nie rozpoczęła testu. I ten sygnał jest czystszy i mocniejszy z tej stacji, z tej nagrana przez niego, ale nie jest mocniejszy, bo jeżeli patrzymy na napięcia, sięgają mniej więcej do tego samego miejsca. Więc nie, przestaję być przekonany, że to jest ten problem. A mierzysz na wejściu czy na wyjściu? Na wyjściu wzmacniacza... Ale to na wejściu. Co? Na wejściu wzmacniacza, zobacz.
Na wyjściu będziesz miał sygnał i tak obcięty pewnie przez, wiesz, granicę. Wzmocniony i dopasowany, możliwe, że... Mówię zgodnie z procedurą, to robię, czyli tak jak to wskazywali ludzie, którzy mówią, jak się to stroi. Stroi się na analogowym wyjściu. Jeżeli sygnał będzie źle ustawiony, to robi się do tego. I można zrobić na wejściu, tylko bierzemy pod uwagę, że będzie on 100 razy słabszy ten sygnał, czy będzie wielka tego... bo ilość szumu. Proszę bardzo, możemy na wejściu zrobić. To jest wejście numer jeden układu. Jedynka znajduje się tutaj. Proszę bardzo, możemy obejrzeć sobie, jaki sygnał jest tam rzecz. Ale nikt nigdzie nie mówił właśnie ani w polskich instrukcjach, ani w jakichkolwiek innych, że można to robić, że należy to robić, oglądając wyjścia tego. Zawsze mówili wszystkie, że układy wyjścia od 10 wzwyż używa się do tego. Tylko że data output do tego się nie nadaje. VCC układ, mamy tutaj opisany. Nie nadaje się do tego VCC, bo to jest stałe napięcie, ani 18 nie nadaje się. 10 data output jest wyjściem cyfrowym, więc nas nie interesuje, więc mamy komponenty różnicowe, aktywne wejście różnicowe oraz wyjście wzmacniacza. No to nas interesuje wyjście wzmacniacza najbardziej do tego, co możemy oglądać jako sygnał, no nie? Ale proszę bardzo, możemy też dla przyjemności obejrzeć, nie wiem, czy Ostrowsko coś wyłapie, bo ten sygnał będzie naprawdę słaby, na wejściu analogowym numer 1. Nie wiem, czy w ogóle będzie w stanie wtedy cokolwiek odczytać, jak my to zakłócimy jeszcze sondą. Nie wiem, jakie są to pojemności, ale proszę bardzo, wpinam się. Może nie złapać. No coś złapał. Dobra. Ja nie widzę nic poza szumem. Na wejściu analogowym. Filtrować by trzeba było to, co tam jest. Rzeczywiście. No więc mówię ci, a tutaj cały sygnał. Natomiast jak wyszliśmy na wyjściu już, to na wyjściu widzimy całkiem sporo. Dobra, możemy zobaczyć jeszcze inne wyjście. Na przykład Active Differentiator Inputs nas nie interesują. Nas interesuje Differentiator Components. Więc możemy wyjście numer 12 zrobić. Czyli to jest raz, dwa, trzy, trzecia ścieżka. Trzeci pin od tej strony, możemy sobie obejrzeć. Możemy coś tutaj zobaczyć. Weźmy auto, niech on znajdzie. Oczywiście używam metody na idiotę, czy naciskam guzik auto tego, modląc się, że automat będzie w stanie cokolwiek wyłapać. No biorąc pod uwagę ten przebieg, to ja nie wiem. W momencie, kiedy stacja stoi i znikł przebieg. A dobra, weźmy jeszcze raz. Nie wiem, najprościej mi jednak włączyć stację, wiem, że to jest nie najzdrowszy pomysł. To jest przesunięcie, to jest skala, pozycja. To jest trigger. Gdzieś się zmniejsza szeroko, a to jest jasność, to na pewno nie powinno mieć żadnego wpływu. Pozycja pozioma. To nas nie interesuje, w pikosekundach. Teraz jeżeli ja głowicę przesuwam, jest, robi się słabszy, jak robię drugą, robi się mocniejszy. No, czyli widać, że jest jakiś wpływ tego minimalnego przesunięcia. Dobra, weźmy dyskietkę nie nagraną przez niego, jednak tego tą referencyjną, która nas interesuje, czyli taką, która się wszędzie czyta. I wróćmy do wyjścia op-ampa, czyli, znaczy to nie jest op-amp, to jest wzmacniacz różnicowy, jak sądzę. O, jestem wpięty, niech sobie znajdzie poziomy. Jest. No i mamy za duże wzmocnienie. No, popatrz. A, dobra, te kanały są niepotrzebne. Dlaczego się włączyły wszystkie kanały? Uważam, że tam coś jest. No, teraz widzimy poziom i teraz jeżeli ja przesunę minimalnie w jedną stronę, maleję. Oczywiście głowica postanowiła coś zrobić. No i teraz ja potrzebuję wymusić w stacji pracę ciągłą. Inaczej się tego nie da zrobić. Więc wczoraj montując Happy Warpa,
znaleźliśmy program, który potrafi wymusić stację pracy ciągłą i to chyba będzie w ten sposób zrobić. Można też wybrać ścieżkę, na której pracuje, no i wtedy można by się zabawić w regulacji. Natomiast w ten sposób się robi tą operację regulacji. Tak jak zrozumiałem z opisów. A słuchaj, a to jest, bo ja nie czytałem tych opisów, tylko chcę się dowiedzieć też. Widzisz, lekko przyciskam i one się robią. Tak, tak. Ale na czym polega ta regulacja? Na regulacji paska, który jest na, ciągnie tą głowicę za sobą, nawija ją, znaczy nawija ten pasek taki stalowy, bo ty wspomniałeś o tym, że się to reguluje kątem silnika krokowego. Tak, tak zrozumiałem to z opisu. Oczywiście sytuacja jest taka, że taki ze mnie profesjonalista z regulacji stacji jak z koziej dupy trąba, więc tego na razie odłączam wszystko, sobie zajrzymy tylko, ale prawdopodobnie nic więcej nie zrobimy, bo musimy się zająć innym tematem dzisiaj. Na naszym kanale jest po prostu kolejka, ścisk, wszyscy się tutaj tego wbijają na nasz kanał i musimy po prostu realizować program partii, więc dzisiaj tego nie zrobimy. Natomiast sytuacja jest taka, że... Nie, no spokojnie, jeżeli potrzebujesz jeszcze czasu. Nie, to... nie zrobimy tego. Zajrzymy sobie tylko do środka i zastanowimy się, jak to zrobić i prawdopodobnie samą naprawę zrobię już własnoręcznie. Zajrzymy, pokażę od środka, od góry stację. Okej. Okay. Jakby coś, odłączyłem prąd. Żeby nie było. A, jeszcze trzeba odłączyć głowicę. No i teraz sytuacja jest taka, że nie zdążyłem przygotować się i sprawdzić, w jaki sposób można przesunąć tą głowicę, bo ona to jest silnik krokowy. Jeden krok silnika akurat tego to jest jedna ścieżka, ma dokładnie 40 kroków, tam może 42 są tego. To jest ścieżka zerowa, tu jest czujnik ścieżki zerowej, tu jest ogranicznik. Więc ścieżka zerowa jest nie mniej. Nie jestem do końca pewien, czy to jest czujnik ścieżki zerowej, czy tylko właśnie położenia skrajnego głowicy, bo tak naprawdę to wyznaczanie poziomu ścieżki zerowej na tym transoptorze jest trochę takie słabe i chyba jednak to się robi na tych krokach, a nie na tym transoptorze. Ale musisz powiedzieć mu, która jest zerowa. Wiem, że jednym z podstawowych elementów podczas strojenia, przygotowywania stacji do Atari jest wskazanie mu, gdzie jest ścieżka zerowa. Jeżeli źle ustawisz czujnik ścieżki zerowej, jego się przesuwa. Wkręcasz to śrubę, ma możliwość przesunięcia tutaj jakieś pół milimetra. No jak źle ustawisz, to wybierzesz nie ten krok silnika jako ścieżkę zerową. I to jest tak, krytyczne. Tylko to jest kwestia, powiedzmy, ścieżka 1, minus 1 albo 0, a dokładnie konkretnie to. Pomiędzy ścieżkami to już kąt silnika. Tak, ponieważ my nie możemy w żaden sposób tego przestawić, żeby silnik krokowy uznał, że nie w tym miejscu jest ścieżka tego, tylko w połowie ruchu, więc jedyną możliwością, jak rozumiem, jest obrócenie całego silnika. Więc stąd moje pytanie jest, a w jaki sposób obraca się silnik? I mi się nie, wydaje. Możemy to robić. Możemy. Ja to pamiętam, że ja to robiłem raz w jednej stacji X, tam XF55 coś, nie pamiętam. W jaki tam sposób? Na trzpieniu masz taką śrubkę. Ja bym ci nie radził tego ruszać teraz, bo trzeba o tym dobrze posłuchać. Absolutnie nie. Proszę? Absolutnie tego nie. Ale zobacz, bo jest trzpień, jest śrubka. Ja się strasznie cieszę, tylko zobacz jedną rzecz. No. Jak tylko złapię ostrość, to zorientujesz się, że tutaj nie ma żadnej opcji regulacji. No tam właśnie jest tam 1-2 mm, no nawet może nie ma dwóch, ale jest tam minimalny poziom regulacji, także na pewno da się to tam robić. Zazwyczaj ta śrubka jeszcze jest zalana lakierem właśnie, żeby się nie ruszyła, broń Boże. No to ci mówię, ta nie jest zalana lakierem. Więc ja obstawiam tak, jak może się ruszyła. Zobacz jeszcze jedną rzecz, która tutaj jest interesująca w tej stacji. Wydaje mi się ciekawa. Popatrz na... Muszę zajrzeć sobie sam, bo tak w kamerze trudno od góry. Popatrz na ten element. Widzisz, tu jest gwint. Tak. I tu jest takie skośne coś. I to coś jest zamocowane do silnika. Więc prawdopodobnie od spodu jest ta śruba i tu ewidentnie widać element regulacyjny, można obrócić o kilkadziesiątych stopni. I to by załatwiało sprawę. A, czyli tutaj można faktycznie regulujesz kątem silnika. No, moje pytanie tylko jak się do tego... I tak samo tutaj z tej strony widać, jest ta śruba, a w środku widać tutaj pod spodem taki element, który jest ewidentnie po skosie, czy widać go tutaj? Przepraszam, tu pod tym kablem widać taki element. I to też jest element uchwytu, który przytrzymuje silnik. Tylko żeby się tam dostać, ja muszę rozebrać wszystko, więc nie jest to robota ewidentnie na pół godziny. Śruby, cztery śruby te mocujące. I raz, dwa, trzy, cztery. Jedna wiązka kabli. To nie, bo to jest do płyty pod spodem.
No dobrze, ale jeszcze jest pytanie, czy przód, przedni panel jest jakoś do tego przyczepiony, bo jeszcze pamiętaj, mamy uchwyt, który ten nasz kochany do zamykania. Tak, tak. Czyli to nie panel... są cztery śruby. Z przodu widzę jeszcze, to prawdopodobnie nie ma znaczenia, to są śruby, które przytrzymują przedni panel. Tak. To nie jest na dwie minuty. Tu widzę jeszcze takie piękne silikonowe coś, które jest po prostu wlanym glutem na Hama. Widać, krople się porobiły, też takie wielkie są. Po prostu mistrzowskie rozwiązanie. Ogólnie widać od razu, oglądając tę stację, że o ile ta jest ewidentnie nowocześniejsza od 1050, bo ma mniej układów elektronicznych i jest ona ewidentnie bardziej zwarta, to widać, że jest bardziej niechlujnie zaprojektowana. Napęd też jest wzięty z zewnątrz. Nie wiem, czy to jest napęd, to nie jest Tandona, nie wygląda na Tandon. Tandon robi znacznie porządniejsze napędy, ale jest podane w internecie, informacje czytałem, kto robił te napędy. A może Tandon? No nie wiem. Sanio, przepraszam, Sanio silnik jest. To nie wiem, czy Tandon używał silników Sanio. Są dwa silniki, oczywiście jeden krokowy i ten. I ten krokowy po prostu, według mnie, jeżeli będziemy w stanie obrócić o jakiś kąt, to będziemy mogli zobaczyć, czy czyta lepiej z dyskietki. Ale żeby zobaczyć, czy czyta lepiej, czy gorzej, właśnie do tego używamy nieszczęsnego urządzenia pod tytułem oscyloskop i właśnie trzeba go zrobić. Też przy okazji można zobaczyć, ta stacja jest ewidentnie oryginalna, bo ma dwa takie same kondensatory i ma dwa, nie wiem, czy to są dwa mostki Greca, czy to są dwa zestawy. To wygląda na mostki Greca dwa. Nie wiem, dlaczego są dwa, bo nie było odpowiedniej mocy. Bo tam są dwa napięcia zmienne. A, no przecież głupi jestem, bo przecież jest 9,5V albo 12,5V. 16,10. Albo coś takiego, dokładnie, masz rację. A widzieliśmy w tej stacji Wojtka Ziętary, że jeden z tych jest z mostków Greca został wymontowany i zostało tego zrobione podwójny zestaw wiód, które realizowały mosty Greca. Prawdopodobnie się spaliły. I dodatkowo było jeszcze wymieniony jeden kondensator. Prawdopodobnie ktoś podał napięcie za wysokie podczas jakichś napraw czy czegoś i spalił tego, przebił kondensator. Jeden był inny, kompletnie inny i ewidentnie nie był to oryginał. Więc to bardzo interesująca sprawa pod tym względem była. No i widać też, że laminat w przypadku tej stacji te lata przeżył znacznie gorzej. Ja widzę na tym tutaj dużo takich. To nie są problemy, bo to nie jest korozja, tylko to spękania takie, których nie ma na 1050, która jest przecież starsza. Więc widać, że laminat jest po prostu chyba gorszej jakości. Ale to jest efekt falowego lutowania. Popatrz sobie na płytę do C64, to zobaczysz w ogóle góry i doły i całe Himalaje od spodu. I to jest normalne, wszystkie tak mają. To tego nie widziałem, bo to wygląda po prostu tragicznie. Ale to jest normalne. Takie coś? Tak, to jest efekt technologiczny. To wygląda jak krater tego po wybuchu jądrowym na powierzchni, no. Tak. Tak ma być. No dobrze. No bo z tej strony tego nie ma oczywiście, no ale tutaj na fali jedzie tamten dół. No właśnie w tym rzecz. A część jest lutowana ręcznie potem, jak rozumiem, bo to już nie, bo to są plastikowe elementy, więc na pewno nie były na fali drukowane. Czyli przewlekane są, robione ręcznie, jak rozumiem, dolutowane? No dobra, no, to spoko, to ja się bardzo cieszę, chociaż w ręku jak to trzymam, to mam wrażenie takie, że to zaraz odpadnie od tego. Ale wrażenie tylko, to nie to, że to odpada. No dobra, więc mniej więcej procedurę wiemy, musimy się dostać do stacji od spodu, ja się w to pobawię, no ale wydaje mi się, że to już nie jest coś, co musimy robić na żywo na antenie, chyba że chcemy teraz jeszcze szybko się dostać i obejrzeć, czy są śruby regulacyjne zabezpieczone lakierem. To są cztery śruby. Chcemy. Chcemy? No to proszę bardzo, no, chcemy, to chcemy. Procedura rozbierania przez człowieka, który się nie zna, wymaga użycia urządzenia o znacznie większej mocy obliczeniowej, które nazywa się telefon, w celu zrobienia zdjęcia tych złączy. Dlatego, że nie mamy nigdy pewności, że to jest tak, jak trzeba. Że to jest w sposób taki, że to przeżyje. Próbujemy odłączyć. Tu trzeba wszystkie naraz, bo one są bardzo ładnie i grzecznie spięte ze sobą. Najważniejszym elementem montażowym wszystkich tego typu urządzeń, czyli jedni nazywają to zipetką, nie wiem dlaczego. Większość ludzi nazywa to opaską samozaciskową, tak? Jakie jeszcze to ma nazwy? Trytytka. Trytytka. No, Boże, trytytka. No nie mogę sobie przejść trytytki właśnie. Teraz problem jeszcze polega na samo trytka. Tak, też. W wersji skróconej trytka. A zip to, jak mówisz, to tak z angielska, bo to... Ale robi zip, jest związane po polsku z tym, że... robi tryt. No bo chodzi o to, że jest taki napęd był zip,
I stąd się ludziom to kojarzy. Dobra, teraz muszę zdjąć przednią tą na pewno rączkę. To nie stanie problemem, bo to już umiem. Najłatwiej robi się rzeczy, które się robiło kiedyś w życiu. Zastanawiam się, czy nie zdemontować w ogóle całego tego układu, ale chyba będzie dało się podnieść do góry stację i wysunąć po prostu razem z tym czmieniem, żeby tego nie demontować. Dobra, i odkręcamy cztery śruby. Dwie tutaj, bo w różnych kolorach, i dwie tutaj. Czarne z przodu, nie czarne z tyłu. Czarne są na inny gwince, srebrne są na, na M3 bodajże, a czarne nie są na M3. No i właśnie to jest coś, co od razu wskazuje na to, że jest nieco mniej inżyniersko czy dobrze przemyślany. Nie, mogłoby być wszystko na takie same, tylko wtedy byś musiał mieć poskręcane na tych dolnych prowadnicach, bo na dole masz M3, a na górze nie jest M3. No więc widać ewidentnie, że ktoś użył nieco mniej sprytu przy projektowaniu i wiadomo, że to nie jest tak, że to przykręcę na co mi popadnie, tylko ktoś stwierdzi po prostu, że będzie tak technicznie lepiej. Natomiast w dobrze zaprojektowanych urządzeniach, w których siedział inżynier od również napraw, takie rzeczy bierze się pod uwagę. To tutaj chyba siedział ktoś od optymalizacji i dostępności zasobów i zrobili tak, żeby można było skręcić na te śruby, które akurat są. Albo te, które opasowała budowa, którą ktoś wcześniej zaprojektował i nie trzeba będzie jej przerabiać. Dobrze. Próbujemy teraz delikatnie, tak żeby nic nie uszkodzić. Musimy się przyjrzeć, coś tutaj jest. To jest z przodu taśma, ale ta taśma jest do przedniego panelu raczej, więc musimy spróbować. Nie rozbierałem, nie oglądałem procedur rozbierania, więc po prostu wysuwam delikatnie napęd tak, żeby tutaj ten czmień się wyjechał. Tyłem do góry. Biorąc pod uwagę to, żeby mi nie spadł napęd na płytę główną, i napęd, podobnie jak w stacji 1050 wychodzi, jest kompletnie niezależny od tego. Przy okazji mamy ROM, chip Goldstara Z84, tak? Czy to jest pewnie chip? Western Digital Interface do sterowania stacją. Jakiś, pamięci i inne takie pierdły. I taśma elegancka, która doprowadza do przedniego panelu. To przynajmniej tutaj już wygląda ładnie ta płytka. To jest ok, zaprojektowane. I od spodu pewnie też taka sama popękana. Więc niepotrzebną już część stacji wywalamy na bok. I zabieramy się za oglądanie napędu. I zobaczmy. Mniej więcej zgodnie z tym, co mówiłem, mamy tu śrubę i tu śrubę. Tej na pewno nie ruszamy, tej nie ruszamy, ale możemy poruszyć tą śrubą. Jest ona zaklejona z jednej strony, żeby nie jeździła. I obrócenie tego o jakiś niewielki kąt być może rozwiąże nasz problem. I wszystko jest przygotowane w ten sposób, że prawdopodobnie trzeba zluzować tę śrubę, bo wokół niej się obraca. I ta regulacja załatwi nam problem. Teraz pytanie. Jak tylko wokół jednej będziesz obracał, to będziesz naciągał pasek ciągnący głowicę, a nie będziesz obracał silnika. Prawdopodobnie nawet się nie uda obrócić wokół jednej z prostego powodu, no bo przecież to jest łożysko. Tu jest oś obrotu. Tu jest oś obrotu, ale obstawiam też, że jest łożysko jakieś, które przytrzymuje dookoła budowy. Chociaż nie może wiem, nie czy to, być. Jest, czy to jest do obudowy akurat skręcone? To jest to chyba po na osi silnika na krótko. Silnik jest obudową. Tak, czyli to po prostu wyłazi przez ten otwór i trzeba by pani pilnować, żeby to było scentrowane. Trzeba obydwa odkręcić. No więc teraz zastanówmy się, według naszych obliczeń musimy przesunąć w tę stronę, czyli całe to musimy obrócić w tę stronę, czyli musimy obrócić w dół. Dół, czyli w tę stronę, tak? W tę stronę, bo chcemy przesunąć w tak. W tę. Tam. Czyli chcielibyśmy przesunąć nieco bardziej niż jest teraz. No i pytanie, czy bawimy się w coś takiego. Stacja już nie działa, więc właściwie można. No teraz to już zabawa w ciemno jest w tym momencie przy takim. Czyli musimy tak, odkręcić. Ta na pewno się nigdzie nie przesunie, czyli to jest to. I to. A i możemy zobaczyć, czy będzie lepiej, no bo generalnie to jest na ślepo w tym momencie. Ale czekaj. Jest jedna rzecz, którą można sprawdzić, bo jest, zdaje się tak, to nic nie popsuje. Jest, zdaje się tak, że jak stacja dostaje prąd, to się sama zaczyna kręcić, sama z siebie. Tak. I dopiero procesor ją stopuje. Więc prawdopodobnie jak podłączysz tą płytkę, którą masz po swojej, twojej prawej, bo masz... Znaczy no płytkę wzmacniacza głowicy i układu zasilania. No. No, jak ją podłączysz do tej stacji, czyli podłączysz do głowicy i podasz zasilanie, to prawdopodobnie będziesz miał ciągły obrót stacji i ciągły odczyt.
No, pytanie tylko, jak te układy reagują, które będą miały wiszące końcówki cyfrowe, bo to jest nie, to jest zasilanie. Muszę podłączyć wszystko z powrotem, niestety. 100% muszę podłączyć. Znaczy, no mogę pozostawić tylko tego, brak sygnału z, znaczy cyfrową taśmę mogę, nie, nie mogę. Muszę podłączyć tę taśmę zasilającą, bo elektronika nie będzie miała zasilania. To oczywiście, ale chodzi mi o to, muszę podłączyć głowicę, żeby mieć sygnał na wzmacniaczu. Natomiast te złączki dodatkowe, co tu mamy za złączki, to jest tak, zasilanie sterowanie silnika krokowego. Silnikiem prawdopodobnie. Sterowanie silnika krokowego, jest zasilanie czujnika, zabezpieczenie przed zapisem, które co ciekawe ma zasilanie podawane również przez układ sterowania silnikiem głównym. Następnie... Nie, bo to jest z dwóch stron stacji, więc musisz mieć z obu stron. Z jednej masz diodę, a z drugiej masz odczyt. No dokładnie, bo tu podajesz na tą płytkę i ta płytka przy okazji zawsze świeci prawdopodobnie diodą, a tu jest fotodioda, która reaguje, foto jakiś element, który reaguje. Czyli to jest ten, następnie mamy drugi, to jest układ cały sterowania silnikiem tym i jeszcze dodatkowe kabelki do silnika krokowego. Znaczy wszystko trzeba podłączyć, żeby to miało sens. Znaczy można odłączyć krokowy, nie? Tylko pytanie, jak reaguje stacja na odłączonym silniku krokowym. Nie ma tu wzmacniacza zasilacza impulsowego, więc nie ma ryzyka, że spali się ze względu na brak obciążenia. Natomiast to są rzeczy, których nie mam już opisu nigdzie, jak się to robi po prostu. Czyli dlatego jestem to się tego... Nie jestem do końca przekonany, że należałoby to robić w ten sposób. Odkręcenie silnika i obrócenie go o jakiś niewielki kąt, to jest coś, co ja nie mam z tym problemu. Na trasy... Korze mówię, robisz to w ciemno, bo nie masz weryfikacji żadnej, co zrobiłeś. No będę miał weryfikację, bo będę mógł obejrzeć poziom na oscyloskopie potem. No tak, ale dopiero jak znowu poskładasz wszystko i... Ale nie muszę tego składać, skręcać nie muszę. Wystarczy, że to włożę wszystko z powrotem w obudowę i tyle. No bo ja nie wiem, jak to inaczej zrobić, kiedy mam to do góry nogami i nie mam kabelków, które mogę pociągnąć swobodnie i podłączyć do wszystkich elementów stacji. No bo jest tutaj po prostu... No wiesz, nikt tego nie przystosował do tego, żeby robić to w taki sposób, żeby sobie to teraz spiąć na stole, no. Więc tak, można by próbować podłączyć po obróceniu kabla tutaj stację w ten sposób, żeby wpiąć te sygnałowe kable tutaj, tylko trzeba je obrócić. Mogę podłączyć tą płytkę drukowaną tutaj, na tą płytkę wzmacniacza, ale już kabli do głowicy nie pociągnę. Po prostu nie ma jak tego zrobić. Technicznie. Bez posiadania warsztatowego rozwiązania pod tytułem tego. Czyli nie, głowicy nie podłączę tylko, bo ten taśmę podłączę. Więc dlatego no nie widzę, jak to inaczej zrobić. Auć, szybko mam się wydać. To tylko taka uwaga. Natomiast większej krzywdy tej stacji nie zrobimy, obracając ten silnik. Znaczy możemy zrobić tylko, żeby się będzie ocierał i uszkodzimy silnik krokowy oczywiście, czego nie chcemy zrobić. Dlatego trzeba ustawić go mniej więcej w środku. Tak, jest czuć ewidentnie skok, jest bardzo ładny. No i należy go minimalnie obrócić w którąś stronę. Nie mam pojęcia, znaczy, no wiem, no w tą stronę, to tylko tyle. Czyli jeszcze bardziej dokręcić. Nic więcej nie wymyślimy. No i potem należałoby go oczywiście polakierować znowu, albo lakierem do bintów tam tym tego. No. Natrasuj sobie to najpierw. Zaznacz sobie, gdzie miałeś pozycję wyjściową. Pytanie tylko, jak to teraz skutecznie zrobić? No na przykład z obu stron śrubki, nie? Od czoła. Ale to czoło śrubki nie ma znaczenia. Bo to jest. No właśnie, będziesz widział potem paski, między które musisz trafić, żeby wrócić do poprzedniej pozycji. To jest, trzeba zaznaczyć pozycję tej blachy, która idzie tu po skosie. Tylko właśnie pytanie, mogę zaznaczyć tu. I mogę zaznaczyć tu. No i mam zaznaczone. Widać tu linię. Widać. I z tej strony też widać linię. Natomiast to jest tak niedokładne, no, że to nam niewiele daje, mi się wydaje. Nie będziemy w stanie wrócić idealnie do tego samego położenia. Natomiast... Jak już kręcisz, to już właściwie zapomnij o idealności. Dobra, ja tylko to zluzuję, nie zamierzam tego całkiem odkręcać. Więc mam świadomość, co robię, nie? To nie jest tak, że ja jestem całkowicie ciemna masa. Natomiast... Sprawdzamy, czy w ogóle to się da poruszyć. Da się poruszyć. Rusza się cały tego. Teraz musimy uważać, bo nie możemy za mocno poruszyć, bo możemy wtedy naciągnąć taśmę. Dobra. Próbujemy obrócić. Czy ja potrzebuję to minimalnie w dół? O, obróciłem o jakiś minimalny kąt. Cyknęło. Tak, tak.
bym chciał dalej. Pchnęło na zasadzie, że co, że przeskoczyło na silniku krokowym? Nie, ten ruch jest tego. No, mogę pokazać z bliska. To jest nie. Raczej luz śrub po prostu teraz, jak złapię. Aha, okay, okay. Dobra, no. Faktycznie. Ale cały czas śruby są przyklejone klejem tym, to nie jest dognitą, to jakaś forma jakiegoś kleju, ale co to jest, nie wiem, on jest taki dość gówniany. Więc ja bym chciał, żeby to zluzowało raczej i puściło całkiem. Natomiast nie będę zdejmował z gwintu, bo zdjęcie całkowicie z gwintu oznacza ryzyko no, innych problemów, które może mieć. Weźmy sobie jeszcze śrubokręcik elektryczny i spróbujmy ten syf zdjąć. To może być nawet jakaś forma super glue jakiegoś innego dwuskładnikowego. Ta je nie trzyma wcale. Już nie puszczę dalej. A to i tak jest duża regulacja. Nie, regulacja to jest cały ten otwór. No. No dobra, ale wiesz, tak biorąc pod uwagę odległości między ścieżkami. No to tego to jest za mała regulacja. To nie powoduje przesunięcia głowicy, zobaczmy zresztą. A to nie, bo to czyni. Jakbyś przesunął, to już musisz przeskoczyć o cały ten, nie? Ja obracam teraz. To coś tam się. To wiesz. Się tylko rusza, ale sanki głowicy się nie przesuwają. A to wiesz, a nie. Czekaj. Ta taśma jest sztywna, no musi się to ruszyć. Dobrze, zrobię jedną rzecz, spróbuję. No to nie ma, nie za bardzo jest o co się oprzeć, bo o szyny tego nie należy się opierać. To jest wszystko bardzo dobrze zabezpieczone przed takimi idiotami jak ja, żeby tego nie psuli. Jan psuje Jeziorański. Teraz chciałbym mieć możliwość tego poruszenia. Z drugiej strony nie chcę urwać tego. Dobra, to się nad tym. Chciałbym odkleić tą podkładkę. Ale z drugiej strony nie chciałbym odkręcać do końca tego. Dobra, weźmiemy mniejszy śrubokręcik, czyli nasz niezawodny zestaw firmy, która nas nie sponsoruje, ale skądinąd jest firmą, która dobrze współpracuję ze wszystkimi, którzy chcą coś naprawiać we własnym zakresie. Weźmy sobie może. O, poruszyłem. Udało się. Czyli mamy minimalny obrót uzyskany. Ja chcę minimalny obrót. Zobaczcie, żeby była różnica. Tak naprawdę, nie zależy na niczym więcej. Zobaczmy teraz, czy nadal jest na środku. No nadal jest na środku. Teraz ja bym chciał poruszyć tym. Tak, mogę obracać silnik krokowy. Już wreszcie. Więc to, co chciałem zrobić, teraz zrobię, czyli teraz przesunąłem w niewłaściwą stronę, nie w tą, którą chciałem. Teraz obrócę w tą, którą chciałem bardziej. O! I obrócimy o no jakiś konkretny kawałek taki. Teraz to tak arbitralnie ustaliłem, że chcę tyle. Dobra, teraz zobaczmy, czy jest na środku. Co ciekawe, nadal jest na środku. Dobra. I mając teraz dokonaną jakąś tam zmianę, możemy ją ocenić. Muszę tylko zakręcić troszkę mocniej, żeby nam to nie zaczęło pracować. No i możemy też ponosić do oscyloskopu, a potem zobaczyć, czy czyta dyskietkę, no nie? Kawałki na zewnątrz. To, że to nie jest stacja optyczna, ma swoje wady i zalety. Zalety ma takie, że nie trzeba pilnować, za co się łapie, a z drugiej strony trzeba nawet bardziej uważać, za co się łapie. Jak się nie ma doświadczenia, co jest co. Ten kawałek sobie zaplączamy tutaj. Natomiast widać ta blacha, żelina pewnie jakaś, konstrukcja, odlew, to jest ewidentnie odlew, jest tak solidny po prostu, że tu można przybijać gwoździe. I to autentycznie można przybijać gwoździe.
Nie, przód. Może tył. I teraz to, co mnie martwi, to jest to, że tu jest jakaś podpora. Na czym to się opiera? Bo się oparło ewidentnie na czymś. Nie sprawdziłem na czym. Tak jakby to było jednak zaprojektowane przez kogoś z sensem. No ale nie, oparło się na czymkolwiek. Dobrze. Więc teraz my nie zrobimy pełnego skręcenia, bo nie musimy. Musimy przykręcić tylko śrubki. Te były jasne czy czarne, pamiętacie? Przednie były chyba, tak, przednie były czarne, te są, te były jasne. Zobaczcie, tutaj mogą być przykręcone zarówno na górne, jak i na dolne śrubki. Mogą przykręcone na dolne, a to na górne. Dobra, teraz tak. Przykręcamy to po to, żeby nam ten cały mechanizm nie latał bez sensu. W sensie potencjalnego rozruchu. Przede wszystkim, żeby się nie oparł na tym, na czym się ma nie opierać. Pinamy te kostki wszystkie. Możemy wpiąć na raz nawet, jakby się udało. No. Głowica wchodzi do górnej, więc tego możemy połączyć to. Oczywiście prawie na pewno stacja będzie się zachowywała znacznie gorzej niż przed tą operacją. A już na pewno swoje dyskietki nie przeczyta. Natomiast gdyby rozpoznała gęstość, do czego służy zamykacz do stacji? Nie, nie możemy to podłożyć, bo potrzebujemy zamykacza do stacji, żeby stację zamknąć. Dobra. Stację możemy zamknąć. Mamy podłączone wszystkie kable poza zasilającym. Mamy podłączone zasilającą również. Tak, zasilanie to w środku nic nie lata. I możemy zrobić próbne podłączenie. Więc najpierw zaczniemy od ułożenia filmu menadżera i po prostu zapodania prądu. Tam rzeczywiście nie ma. Teraz są niepodane go zasilania tutaj. Mamy kabelek. Stacja wyłączona. Ponieważ ta płytka nie jest podłączona, musimy ją przytrzymać ręką. Możemy sobie to wyświetlać. Z czego wynikać może ten dźwięk? Coś zahacza o napęd z przedniej części, czyli ten silnik, ten duży taki. No i uwielbiam takie operacje. O tą środkową część, od razu po takim dźwięku poznajemy, że coś się o coś ociera. Jak sobie zajrzymy tam do stacji, ja już zajrzałem, widzę, tam jest ta wiązka elektryczna, która idzie do przedniego panelu. Ona się lekko wybrzuszyła. I zahacza o to. Jeżeli byśmy zostawili to w sposób niekontrolowany, tak jak teraz, i byśmy sobie radośnie pracowali z takim szumem, silnik przetarłby wiązkę i skończyłoby się znacznie poważniejszą awarią. Spróbujemy plastikowym spuderem, czy tam czymś, dogiąć tą wiązkę na razie, żeby ona nam nie przeszkadzała, a przy składaniu następnym razem po prostu zwrócimy na to uwagę, żeby takiego problemu nie było. Widać, że to jest ewidentnie tak skonstruowane na styk, że było. Dobra. Ścieżka 0. Format 1B. Bo błędu brak. Słuchajcie, mamy chwilę jeszcze, żeby zrobić próbę? Bo ja nie chciałbym przedłużać. Znaczy podłączam materię, po prostu teraz by było. Dajesz, dajesz, bo to już wiesz. Spokojnie dokończ temat, wszyscy cierpliwie poczekamy, środowisko prasowe nie zając, nie ucieknie.
Nie wiem, nie prowadzę się tego środowiska prasowego. A właśnie dzisiaj niespodzianka, prowadzisz. Ale to po przerwie. Dobrze. Musi być werbung, jak to się mówi po niemieckiej telewizji. Jesteś takie zwierzę medialne, które widzę, że sam sobie z wszystkim radzisz, świetnie opowiadasz. To się nazywa samorealizacja w radiu. Tak, także myślę, że poprowadzisz dzisiaj środowisko, a potem następne 60 odcinków. Sam. 60 tylko? Co ja? No pierwsze 60, bo później... Pierwsze 60 to jest wtedy amator, no. Później będzie Misza chciał chociaż w jednym odcinku wystąpić, nie? Dobra. Zasilanko. Następnie monitory. Nie będę pokazywał monitora, bo to chyba nie ma sensu, jest za daleko w tej chwili. Potem jest kabel ASIO. Gdzie jest kabel ASIO? Gdzie jest skrzyneczka z kablem ASIO? Niestety mam tylko jedną skrzyneczkę z tajnym kablem ASIO. Kurczę. Na grillu. Weźmiemy sobie dzisiaj może dłuższy kabel, ten sam co zwykle kabel ASIO. Z jednej strony do stacji z zachowaniem szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Prawdopodobnie mamy wszystko, co potrzeba do tego, żeby uruchomić zestaw. Włączamy monitor. Szkoda, że nie mamy Neptuna, było bardziej tematycznie. Ja nic nie widzę, ale nie chciałbym nikogo martwić, ale on stację czyta. Czy też nie czyta? Nie, jest boot error. Nie, nie czyta. Tak, jest ten sam błąd, czyli problemu nie rozwiązaliśmy, ale to, co możemy zrobić, to możemy jeszcze wziąć jeszcze raz oscyloskop i obejrzeć sobie sygnał na tej ścieżce, żeby po prostu porównać go z... To chyba przyspieszy znacznie odczyt. I jeszcze transfer z wsadzonej dyskietki jest nieco szybszy. Linia 1. Nie. No i ładuje się Home Feeling Manager, nie chcę nikogo martwić. Ja przełączę się na kamerę, może będzie coś widać na niej, nie jestem pewien. Tak, musiałbym obrócić kamerę wyżej, więc będzie taki strzał do góry. Wyłączę lampeczkę, która nam przeszkadza. Nie wiem, czy zauważyliście, Home Feeling Manager się załadował. Przejdziemy na drugą stronę. Żeby... Bez lampeczki lepiej, bo nie ma takich odblasków, odbłysków. Tak, no lampeczka jest mi potrzebna, żeby było widać to, co się na pulpicie dzieje, ale teraz jest to niepotrzebne. Bierzemy start. I działa stacja. Dobrze. Jedną rzecz spróbujemy jeszcze zrobić. Po pierwsze chciałem znaleźć... A, wiem dlaczego dźwięk nie działa. Dźwięk nie zadziała, dopóki go nie podłączymy, prawda? W celu podłączenia dźwięku obracamy monitor i te salutant i wyciągamy druciaczka i podłączamy dźwięk. Pamiętam, czy to bardzo istotne, czy prawy lewy kanał jest dobrze podłączony. Jakby coś, to był żart. I nagle mamy dźwięk. Dobra. A myślisz, że już byli tacy, co chcieli na drugiej stronie dyskietki drugi kanał nagrywać? Proszę bardzo. No, było takie dźwięki, się robiło. Zobaczmy teraz jeszcze tu dyskietkę naszą testową z mountain bike'iem. Teraz nagrałem na stacji 1050 oryginalnej. I Mountain Moose 5. Działa. Widzisz, że chciałeś się poddać tuż przed sukcesem. Ona się zawiesza, ale to jest nieistotne, bo to nie jest błąd tego. Ale to wiesz, to jest tak zwana naprawa totalnie na ślepo i oscyloskop tutaj robi za tło, nie? I jeszcze weźmiemy sobie tego nic, którego już testowaliśmy. Ta stacja nie ma turbo, dobrze pamiętam, bo była z plombą, tak? Więc możemy po prostu tak.
Nie wiem, czy słychać dźwięk ładowania. To jest wyciszony z SIO. Znowu Bobosoft. No dobrze. No więc sytuacja jest taka, że po obróceniu można uznać stację dyskietek za naprawioną. Z tym, że zróbmy jeszcze jedną rzecz. Jak już mamy ten oscyloskop tutaj, podłączmy się do ekranu. Ja bym nie czekał. Działa, to nie ruszaj. Never touch running system, tak? Słuchaj, ja jestem profesjonalistą. Mamy tutaj. Mamy przebiegi, ale one są takie same jak były, jeśli chodzi o poziom sygnału. Jakby ten wzmacniacz jednak... Świetna muzyka. Tak, tak, muzyczka jest. No. Bardzo proszę. Ten sygnał się specjalnie nie zmienił, ale ewidentnie zdiagnozowaliśmy problem, ale naprawa jest wykonana na ślepo. Od razu ostrzegam, więc oscyloskop służył nam jako ozdoba, niż jako narzędzie, które nam rozwiązało problem. Ale możemy uznać stację dyskietek Pancia za naprawioną. Wydaje mi się, że jeżeli przeczytałem kilka dyskietek, jeszcze zrobię parę testów oczywiście. Pancia stację, czy... Nie, misie? Pancia tylko misie. Pancia, bo gadaliśmy wczoraj z Panciem dużo. A już myślał, że mu podarowali, wiesz. No. Ja chętnie ją przygarnę. No. Nie wiem, czy chcesz stację, która przeszła przez moje ręce. No. Słuchaj, specjalnie ją oznaczę. No. Nie, ale to musiałbyś udać. Dobra, no to w ten oto sposób, metodą podtrzymaj mi piwo, bo ja nie naprawię. Naprawiliśmy stację i wygląda, że ona chyba przez jakiś czas podziała. Z tym, że głównym elementem, który nam posłużył do tego, żeby tę stację naprawić, była a, suwmiarka, która pokazała nam przesunięcie na poziomie około 0,2 mm względem tego, co oczekiwała stacja, co było w drugiej stacji. Druga stacja, którą zmierzyliśmy i porównaliśmy po prostu odległości oraz to, że wyciągnęliśmy wnioski, że przesunięcie jest takie, a nie inne. Oscyloskop ostatecznie nie był tym elementem. Tak naprawdę należałoby to obrócić o tyle, żeby sygnał był najmocniejszy, no ale wydaje mi się, że jak to w tej chwili działa, to chyba nie ma co kombinować. Dokręcimy tylko śruby, może je należałoby zalakierować i tyle. Jest ślad po oryginalnej ustawienia, a uznajmy naprawę w tym momencie za zakończoną. No to gratulacje Kuba. Chciałem tylko sprostować to, co na początku powiedziałeś, że to jest dopiero trzeci dzień, a tak naprawdę to z tego cyklu sam naprawiam, to już piąte spotkanie. No, już tu pamiętaj, że były dwa poprzednie, wiesz. No były, tak. Znaczy ja liczę ten aktualny maraton. Codziennie dzisiaj, w tym tygodniu spotykaliśmy się wieczorami i spędzaliśmy od 2 do 4 godzin na tym, żeby naprawić stację California Access 2001 należącą oryginalnie do Wojtka Ziętary. Wrzuciliśmy Tom's Multi Drive i Happy Warpa do 1050 i dokonaliśmy też konserwacji tej stacji. Troszkę mi się nie podoba dźwięk głośny tego silnika krokowego. Jeszcze poczytam, czy można go jakoś wyciszyć i czy należy w ogóle to robić. Natomiast stacja to, co powinna robić, to robi i robi całkiem znieśle. No oczywiście zostało jeszcze dołożyć do niej ewentualnie turbo, no bo jest to goła stacja, która w przypadku wszystkich urządzeń bez turbo ma swoje wady, które też mniej więcej wszyscy się spodziewają, czyli nie jest to urządzenie najszybsze. Ja żałuję, że tylko w czasach naszego dzieciństwa nie było takiego Zooma, bo taki, wiesz, codzienne wieczory ze stacją, codzienne wieczory z dyskietkami, codzienne wieczory z grami, no to w tamtych czasach mielibyśmy na to czas. I ludzie, którzy się też nie boją, by pokazywać, że nie umieją czegoś naprawiać. No to jest po prostu wspaniałe. Tak, ale w tamtych czasach właśnie człowiek się tym nie przejmował, czegoś nie umie, po prostu chodziło właśnie o odkrywanie tego wszystkiego, co nas interesuje. Nie? No, ale powiem, czy takie podejście i ten szacunek, który mamy do sprzętu, jest zupełnie inny był wtedy niż teraz. Takie coś kosztowało kilka pensji, jak nie kilkanaście czasem. Pewnie byś tak się nie odważył wielu rzeczy. Więc ja wtedy, będąc dzieckiem, bym tego nie zrobił. Natomiast mój brat różne rzeczy, łącznie z Atari, rozbierał wielokrotnie i był specjalistą od tego, że rozbierał jakieś urządzenie, składał, zostawało dużo elementów, a to urządzenie dalej działało. Dlatego on ma oscyloskop, a ty nie? Nie, jeśli chodzi o oscyloskop, powiedzmy sobie szczerze, spędziłem uroczych kilka chwil na Politechnice Warszawskiej i tam jednym z podstawowych przedmiotów było podstawy elektrotechniki i pomiaru.
które były dość męczącym przedmiotem, ale na nich podstawą była praca właśnie z oscyloskopem i z tego typu urządzeniami, projektowanie podstawowych układów elektronicznych, zasady pomiaru, a potem te wszystkie wzmacniacze operacyjne akurat nie analizowaliśmy szczegółowo, ale wzmacniacze różnicowe trzeba było z ręki, z elementów znajdujących się w laboratorium zestawić, wykonać pomiary, zmontować, wykonać pomiary, a na koniec oddać to takie podsumowanie z działania na laboratorium i na wszystko miałeś 3 godziny. Więc to było całkiem interesująca sprawa i pamiętam tylko jedną rzecz, najważniejszym zadaniem naszym było to, żeby gdzieś w pomiarach wyszło 10,5. Ktoś pamięta, dlaczego 10,5 jest istotną liczbą? Nie chodzi o stację 1050. Marka piwa, dokładnie. Była taka marka piwa, która wtedy była bardzo znana. I dlatego wszystkie wyniki zawsze nam gdzieś robiliśmy wszystko, żeby wyszło nam 10,5 chociaż raz w tego. I każdy miał to w tego. Ale widzisz, to teoria, praktykę może uprawiać tylko ten, kto ma oscyloskop. I tutaj widzisz, zawsze bratnia pomoc kojarzyła się źle, a tutaj bratnia pomoc jak najbardziej pozytywna. Tak, mój brat 6 lat starszy zawsze miał duże ciągoty do elektroniki, ale latarynki sam osobiście nie przerabiał. Ta latarynka, którą tutaj mam na kolanach, którą właśnie w tej chwili skorzystaliśmy z jej pomocy przy sprawdzaniu stacji, była dokładnie tą oryginalną latarynką, którą w 1986 została kupiona dla mojego brata i brat działał z tym sprzętem dość intensywnie od strony programistycznej, a elektronicznie raczej dookoła sprzęty bardziej analogowe wtedy robił, natomiast no, w tej chwili jest człowiekiem, który pracuje i razem robimy podobne rzeczy. Zarządzamy dużymi systemami komputerowymi, natomiast on nie ma takiego nabożnego i historycznego podejścia do tematów retro. Jego interesują współczesne rozwiązania technologiczne, natomiast ja z tą latarynką spędziłem jeszcze uroczych parę lat później i się bawiłem. No i zawsze szukałem jakichś ciekawych informacji na ten temat. A po czym, ile to parę lat temu, wyciągnąłem ze strychu, tylko po prostu z szafy Atari i zacząłem znowu maltretować. I postanowiłem trochę w nim w środku pogrzebać. Może ktoś dzięki temu skorzysta. Z tego co wiem, to Jakub Husa, który widoczny tutaj, dla mnie widoczny element, czyli ten docisk, który wymienialiśmy, zamykający stację, przyjął do wiadomości naszą krytykę, że tak powiem, że ze względu na konstrukcję, jak on to zrobił, musimy odwracać trzpień o 180 stopni i przygotuje wersję 2.0, która już takiego wymogu nie ma. Więc wydaje mi się, że to całkiem fajnym efektem, a było to możliwe tylko dzięki temu, lepiej trochę wyglądam, jest to możliwe tylko dzięki temu, że mieliśmy na warsztacie 3 stacje otwarte jedna po drugiej i w każdej musieliśmy ten bolec obracać, żeby pasowało rozwiązanie Jakuba Husaka. Nie jest to jakiś istotny problem, bo nie powoduje to zmiany funkcjonalności stacji, natomiast no jest rzeczą, na którą zwróciliśmy uwagę i jest dość istotną dla tego rozwiązania. Więc pozostaje niniejszym mi podziękować za udział w naprawianiu tych wszystkich stacji. Wrócimy jeszcze na antenę. A tymczasem oddaję głos do studia. Dziękuję Miku, dziękuję Zenku. Brawo, brawo.